Pojechaliśmy bardzo dobrze, nie ukrywam, na odcinku kwalifikacyjnym, ale rajd rozpoczyna się jutro. Dziś było sporo błota na tych 3,5 km prawie, więc myślę, że jutro może być tego jeszcze więcej. To jest zmienna pogoda, to jest wyspa, wszystkiego możemy się spodziewać. Myślę, że odcinek kwalifikacyjny był dosyć adekwatny do tego, co możemy spotkać jutro na odcinkach specjalnych, jutro i w sobotę, ale jeśli czymś się różnił, to na pewno tym, że był trochę bardziej równy. Jutro czeka nas bardziej podbijająca droga, może mokra, dzisiaj było sucho, chociaż z wielką ilością błota na niektórych tylko zakrętach. Zatem taka zmienna przyczepność, krótki, ale bardzo esencjonalny odcinek. Jestem przekonany, że jest to dobra rozgrzewka przed jutrzejszymi zmaganiami.